Identyfikator podmiotu SCP-PL-139. Klasa podmiotu Euclid. Poziom zagrożenia czerwony. Specjalne czynności przechowawcze. Obiekt znajduje się w podziemiach, czyli sektorach G, H, I, J, K, L, M oraz nieukończonych sektorach O, P, R i S. Powstającego środka 48. Budowa do czasu ograniczenia działań obiektu została wstrzymana. Obiekt jest aktualnie wypalany z sektora 1 przez MFO Omikron 19, czyli palaczy. Sektor A aktualnie służy jako polowe centrum dowodzenia. Nadzór nad obiektem sprawuje środek 49, z którego to miały być przetransportowane obiekty do środka 48, którego ukończenie było planowane na rok 2018. Budynki cywilne w pobliżu środka zostały wykupione przez fundację. Mieszkania zostały rozdane personelowi fundacji. Na skutek śmierci doktora Jagodzińskiego badanie nad obiektem i przeprowadzanie procedury 139NM będzie nadzorował dr Ryszard Kot. Sam ośrodek 48 podlega tymczasowo pod dyrektor ośrodka 49 Amelię Aris. Opis poprzedni. Obiekt SCP-PL-139 jest zjawiskiem powodującym samoistne powstawanie znacznych ilości tkanki mięśniowej bliżej nieznanego pochodzenia. Obiekt jest zamknięty w sześciennym pojemniku o wymiarach 1 m na 1 m. Aktualna masa mięsa wynosi 10 ton i stale rośnie, nie zwiększając jednak swojej objętości. W obiekcie można zaobserwować obecność oczu o czerwonym kolorze tęczówek oraz zęby, w większości kły. SCP-PL-139 został przeniesiony ze środka 49 do ukończonego już sektora H w podziemiach ośrodka 48 w celu dalszych badań. Badaniami obiektu zajmuje się dr Jagodziński. Opis aktualny. Obiekt SCP-PL-139 jest zjawiskiem powodującym samoistne powstawanie znacznych ilości tkanki mięśniowej bliżej nieznanego pochodzenia, pokrywająco większość ośrodka 48. Aktualna masa mięsa nie jest znana oraz stale rośnie, zwiększając swoją objętość. W obiekcie można zaobserwować obecność oczu o czerwonym kolorze tęczówek oraz zęby, w większości kły. SCP-PL-139 został przeniesiony ze środka 49 do ukończonego już sektora H w podziemiach ośrodka 48. Po 72 godzinach od przeniesienia pojemnik z obiektem został rozsadzony od środka. SCP-PL-139 wypadł z pojemnika, pokrywając po chwili przechowalnię. W ciągu 3 godzin obiekt pokrył całe podziemia i 3 sektory naziemne, zabijając pracowników budowlanych oraz resztę personelu przebywającego w podziemiach. Straty w personelu wynoszą 68 osób. Podmiot jest w stanie wytwarzać humanoidalne istoty ze świadomością kolektywną. Robi to doprowadzając do współżycia seksualnego między ludźmi, którzy zostali wchłonięci przez masę SCP-PL-139-2. Zgodnie ze znalezionymi notatkami zmarłego doktora Modesta Isajewa, podmiot jest w stanie przyspieszać proces wzrostu i dojrzewania płodu. Oraz później SCP-PL-139-1 w stanie niemowlęcym i są w stanie chodzić po okresie 2 tygodni od narodzin. Natomiast po 3 tygodniach od narodzin są już w stanie atakować przeprowadzających procedurę 139NM. Aktualnie nie da się określić jednego wyglądu SCP-PL-139-1. Najczęściej są to humanoidy posiadające kły, oczy oraz maski w różnych miejscach na ciele. Najczęściej na tułowiu i rękach. Zgodnie z notatkami doktora Modesta, można wywnioskować, iż w środku SCP-PL-139 jest SCP-PL-139-2, znany jako Królowa Roju. Nie wiemy o niej nic poza tym, że jest to humanoid płci żeńskiej możliwy do reprodukcji z człowiekiem. Na skutek incydentu 139-3 ze środka wydostał się kawałek SCP-PL-139 i agent Robert Zalewski został wystawiony na działanie SCP podczas stosunku płciowego z operatorką MFO Anitą Zalewską. Z racji na odmienne czynności przechowawcze i postępowanie wobec agenta Zalewskiego został on zakwalifikowany jako SCP-PL-139-3. Zgodnie z informacjami przekazanymi nam przez agenta Zalewskiego, osoba przyjęta przez SCP-PL-139 całkowicie traci kontrolę nad ciałem i swoją psychiką. Dodatki. Procedura 139NM. Procedura ma być przeprowadzana przez 5-osobowy zespół MFO Omikron 19. Palaczy. Operatorzy MFO przed wejściem na teren przebywania SCP-PL-139 muszą założyć specjalne kombinezony MBS, zaprojektowane do tej procedury z powodu małej wytrzymałości standardowych kombinezonów. Po założeniu MBS członkowie formacji powinni sprawdzić działanie komunikatorów, jak i działanie miotaczy płomieni F-21.
Po tym należy przejść przez śluzę odkażającą, następnie windą budowlaną zjechać na aktualnie wypalany obszar. W trakcie jazdy należy sprawdzić działanie komunikacji z naukowcem nadzorującym. Po zjechaniu i wyjściu z windy można rozpocząć proces wypalania. W razie utraty kontaktu z naukowcem nadzorującym, formacja musi natychmiast przerwać proces i wrócić na powierzchnię. Incydent 139NM1. W trakcie przeprowadzania procedury 139NM zespół wypalaczy odkrył notatki doktora Modesta Isajewa, według których to naukowiec przeżył wyłom, jednak jego ciało zmieniło go w SCP-PL-139-1. Naukowiec zginął w trakcie jednego z wypalań, zabity przez jednego z członków zespołu. Notatki doktora Modesta Isajewa. Test. Dobra, pisze, żyje. Nie wiem, do kogo to pisze, ale żyje. Aktualnie piszę to z pomocą długopisu trzymanego w matce. Nie jest to zbyt wygodne, ale wygodniejsze niż pisać ręką pokryto kłami. W każdym razie żyję. Być może jako jedyny. Wtopiłem się w otoczenie innych dziwactw. Część z nich gdzieś pobiegła, jednak ni... W tym miejscu reszta kartki była nadpalona i nieczytelna. Zauważyłem, że te chujostwa patrolują korytarze oraz pilnują samego dołu, najniższego piętra tego budynku. Nie wiem, co tam jest, ale jutro się dowiem. Szukam teraz radia, czy nawet kurwa telefonu, aby złapać kontakt z górą. Moje ciało drastycznie się zmieniło. Wyrosły mi macki, kły. Cały jestem pokryty tym mięsem. Oraz dodatkowo oczy. Uff, okropny efekt. Chuja. Radio nie działa, telefony zniszczone. Za co zacząłem sam chodzić na patrole, jak reszta istot. Od początku przebywania tutaj nie wiedziałem, aby mięso spało bądź jadło. Sam też nie spałem ani nie jadłem od czasu wyłomu. Kiedy na obiad jadłem mielone? Jeśli się stąd wyniosę, przechodzę na weganizm. Humanoidy kierują się w stronę serca, mięsa. Jutro zobaczę, co tam jest. Dużo chaotycznych kresek i sporo uszkodzenia kartki. To było okropne. Zobaczyłem sam środek tej kupy mię... Tekst rozmazany i nieczytelny. Musieliśmy to zrobić, inaczej by nas zabiła. Nie chciałem tego robić, jednak inne anomalie to robiły. Musiałem zrobić to z królą roju. Po prostu musiałem to zrobić. Gdybym się wyróżnił, mogliby mnie zabić. To nie było ani trochę przyjemne. Wdrażające. Według moich obserwacji w dziwny sposób poród następuje po okresie tygodnia. Po porodzie natychmiast noworodek jest pokrywany przez warstwy mięsa, po trzech tygodniach wygląda jak my. Prawdopodobnie jest to spowodowany nadpalony fragment. Wczoraj podejrzanie więcej anomalii gdzieś wybiegało. Znalazłem w jednym z pomieszczeń lustro. Wyglądam okropnie. Jak potwór. Zaczynam się bać tego, czym jestem. Słyszałem naszych ludzi. Ktoś jeszcze tam jest. Dziś patrolowałem korytarze w górnej części, być może już majaczą, albo mam anomalne halucynacje, ale słyszałem ludzi. Jak najszybciej będę się kierował w ich stronę. Jeśli to halucynacja, ja tu zostanę na zawsze i ktoś to przeczyta, kocham cię, Dmitri. Mam nadzieję, że dałeś sobie radę z konkursem naukowym. Korespondencja na temat incydentu 139NM1. Od... dyrektor ośrodka 49 i tymczasowa dyrektor ośrodka 48 Amelia Aris do dr Ryszard Kot. Proszę natychmiastowe zaprzestanie przeprowadzania wypalań i wysłanie zespołu ratunkowego w celu odnalezienia ocalałych. Nie może się powtórzyć incydent z udziałem doktora Modesta. Jeśli on przeżył, być może przeżyli inni. Dodatkowo dwóch członków MFO Omnikron 19 opuściło szeregi formacji po tych wydarzeniach. Od dr Ryszard Kot do dyrektor ośrodka 49 i tymczasowej dyrektor ośrodka 48 Amelii Aris. Procedura wypalań musi być kontynuowana. Straty personelu, który został na dole, to nic w porównaniu ze stratami, jakie poniesiemy, jeśli wypalania nie będą kontynuowane. Nawet jeśli ktoś przeżył, to nie jest już człowiekiem. Wiem, że nie jesteśmy GOC, ale w tej sytuacji wypalania i zabijanie humanoidów to jedyna metoda. Grupy i Ruda odeszli. Jednak nadal mamy resztę członków formacji. Od dyrektor ośrodka 49 i tymczasowej dyrektor ośrodka 48 Amelii Aris do dr Ryszard Kot. Można kontynuować wypalanie zgodnie z pierwotnym planem. Projekt Skażony Feniks. Z inicjatywy dyrektora Amelii Aris wprowadzony w życie został projekt Skażony Feniks. W ramach projektu SCP-PL-139-3 będzie wykonywał dla Fundacji Praca Operatora MFO Omnikron 10
Wyżony Feniks. Wraz z SCP-PL-139-3 w szeregach MFO znajduje się 5 przeszkolonych operatorów mających zabezpieczyć SCP-PL-139-3 w przypadku utraty kontroli nad obiektem. MFO zajmuje się zwiadem oraz opcjonalnie unieszkodliwianiem anomalii, głównie humanoidalnych, aby ułatwić pracę zespołowi zabezpieczającemu. MFO nie może zbliżać się do ośrodka 48 w promieniu co najmniej 10 km ze względu na wpływ SCP-PL-139-2 na działanie SCP-PL-139-3. Dodatki powiązane z projektem. Incydent C-39-3. Dnia 11 kwietnia 2000. W bliżej nieznanych okolicznościach agent Robert Zalewski, mieszkający w jednym z bloków należących do fundacji w pobliżu ośrodka 48, został zainfekowany SCP-PL-139. Zgodnie z teorią doktora Richarda Cotta, jeden z kombinezonów MBS musiał zostać uszkodzony, a SCP-PL-139 najpierw zainfekowało członka zespołu, chroniąc się w jego ciele. Dezinfekcja przeżyła odkażanie stroju. Następnie w mieszkaniu operatora MFO opuścił ciało nosiciela i trafił w ten sposób do ciała agenta Zalewskiego. Jest to jedynie teoria, jednak jest ona najbardziej prawdopodobna, gdyż agent Zalewski nigdy nie miał kontaktu z SCP-PL-139, jedynie z Anitą Zalewską, która jest operatorem MFO w Omnicron 19, a w jej kombinezonie znaleziono dziurę o średnicy 5 mm. Jak sami oboje potwierdzili, tydzień przed odkryciem SCP-PL-139 w ciele agenta Zalewskiego odbywali stosunek płciowy. Nie jest to w pełni potwierdzone, jednak istnieje możliwość, że obiekt mógł przejść na agenta Zalewskiego w czasie stosunku. Agent Zalewski po odkryciu u niego SCP-PL-139 został przetransportowany do ośrodka 49 i zabezpieczony. Jego badaniem natomiast zajęła się dr Joanna Sosna i dr Richard Cott. W początkowej fazie infekcji u Zalewskiego została zaobserwowana zmiana koloru tęczówek z piwnych na czerwone. W następnej fazie pojawiły się kły wyrastające z różnych miejsc na rękach. W czasie zabezpieczenia w ośrodku 49 agent został w całości pokryty mięsem. Na plecach wyrosły 4 macki zakończone kłami, a w różnych miejscach na ciele pojawiły się oczy. Faza trzecia trwała 2 tygodnie. Przez ten czas SCP-PL-139-3 biegał po całej przechowalni, wydając z siebie krzyki. Po tym czasie nastąpiła faza czwarta, która trwa nadal. SCP-PL-139 przestał być widoczny na ciele agenta poza kolorem tęczówek. Agent był też w stanie kontrolować SCP-PL-139 w jego ciele, wywołując przemianę na własne żądanie. Aktualnie agent jest w stanie wytworzyć na sobie maksymalnie 4 macki, 89 kół w dowolnym miejscu na ciele i 18 oczu w dowolnym miejscu na ciele. Opis faz. Faza pierwsza. Tęczówki nosiciela zmieniają kolor na czerwony. Zauważalna zmiana zachowania najbardziej agresywne. Faza druga. Na rękach nosiciela wyrastają 2-centymetrowe kły. Faza trzecia. Nosiciel przechodzi pełną przemianę. Pokrywa się warstwą SCP-PL-139. Jego ciało doznaje również takich modyfikacji jak wyrastanie macek, oczu oraz kłów. Faza czwarta. Ostatnia faza. Nosiciel przyjmuje pełną kontrolę nad obiektem i jest zdolny samodzielnie wywoływać modyfikacje biologiczne w postaci macek, kłów i oczu oraz samodzielnie je cofać. Nie jest jednak w stanie cofnąć zmiany koloru tęczówek na czerwony. Wywiad z SCP-PL-139-3. Przesłuchujący dr Sosna. Przesłuchiwany SCP-PL-139-3. Witaj SCP-PL-139-3. Możesz mówić Robert, albo nawet Zalewski. Byłbym wdzięczny. Dobrze. Zatem, agencie Zalewski, co czułeś w momencie zainfekowania podmiotem SCP-PL-139? Zatem, zaczęło się to rano, chyba 11 kwietnia. Wstałem rano i bolała mnie głowa. Ignorowałem to i poszedłem do pracy. Ból jednak zelżał. Aczkolwiek słyszałem dziwny głos, coś o roju, musisz wrócić czy coś podobnego. Co dalej? Dalej. Po tygodniu głos się niesamowicie nasilił. Zaczęły mi wyrastać kły z rąk i poczułem gorąco. Oraz kobiecy, przesadziście ponętny głos. Coś gadających potłuczony o powrocie do roju i że czeka. Dalej nic nie pamiętam, tylko urywek z ochroniarza, obezwładniającego mnie. Gdy byłem w transporcie, głos kobiecy zanikł. Ogólnie to głosy zanikły. Było tylko to, co teraz jest we mnie. Nie wiem ile, dla mnie wydawało się to lata, walczyłem z tym czymś, aby mieć kontrolę nad sobą.
Teraz wydaje mi się, że mięcho się podporządkowało mi całkowicie. Jednak to, czym się stałem, to czym jestem. Jestem potworem. Nie wyglądam w drugiej formie jak człowiek. Nie czuję się jak człowiek. Nie mam potrzeb jak człowiek. Jednak sądzę, że nawet jako ten potwór będę w stanie pomagać fundacji. A czy jest coś, co byś teraz chciał? Jedyne, czego chcę, to wrócić do żony i do pracy. A, idziemy na piwo. I błagam, niech ktoś zdemontuje to pieprzone lustro.